Cudze chwalicie, swego nie znacie, jak mówi stare przysłowie ludowe. Jednym z takich ciekawych działań nieznanych szerszej gorzowskiej publiczności jest działalność oficyny wydawniczej Dym, która odpowiada za organizację festiwalu Dym, koncertów i wydarzeń w klubie Safe oraz promuje artystów nie tylko lokalnych na scenach polskich i coraz częściej poza granicami kraju. Działaniami lokalnych muzyków i animatorów kultury zainteresowali się twórcy programu Antyfonie, którzy przyjechali do Gorzowa, by przedstawić Safe i Dym w programie emitowanym w stacji TVP Kultura. Przyjechaliśmy do Gorzowa po to, żeby zrealizować kolejny odcinek naszego serialu dokumentalnego Antyfonie, który jest emitowany w TVP Kultura. Cała seria jest poświęcona różnym formom praktykowania muzyki eksperymentalnej, elektronicznej w całej Polsce. Już od półtora roku spotykamy się z takimi osobami, które są po prostu aktywne na tym polu. Robią imprezy, są artystami, z ludźmi, którzy są aktywni na tym polu, które wydaje się dość niszowe, a dla nas jest bardzo istotne. Stworzyć coś w rodzaju portretu i takiego raportu o tej scenie, można tak powiedzieć. Jakkolwiek nie jest to w żaden sposób sformalizowana scena, prawda? Chcemy zaprezentować serię zjawisk i portretów artystów zajmujących się muzyką, głównie eksperymentalną, czyli takich, którzy wychodzą poza schematy muzyczne, poza tak zwany mainstream i poszukują nowych dźwięków, nowych sposobów wyrazu, nowych instrumentów nawet. No, będziemy podążać za Mateuszem Rosińskim, za Maksymilianem Wiśniewskim, za Mateuszem Późniakiem, za ludźmi, którzy tutaj tworzą Dym i Safe. Oni nam będą opowiadać o sobie, o swojej muzyce, o tym, co ich o swoich pasjach, o swoich zainteresowaniach, o swojej kuchni muzycznej. A my będziemy to podglądać, filmować i potem dzielić się tym z publicznością. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się wydarza, czyli Dymu i Safe'u i pasji tych ludzi, odwagi i tego, co robią. Ja myślę, że to jest super dla Gorzowa, że macie takie postacie. Mózgiem i sercem stojącym za działalnością oficyny Dym i klubu Safe jest Mateusz Rosiński, który oprócz działalności organizacyjnej jest również czynnym muzykiem zaangażowanym w kilka projektów zdobywających coraz szerszą popularność zarówno w scenach niszowych, jak i na dużych festiwalach. Przez kolejne 3 dni będziemy gościć, już gościmy ekipę TVP Kultura po to, żeby udokumentować, pokazać to, czym się zajmujemy na co dzień w Safe'ie i nie tylko. Tak się składa, że mamy w tym tygodniu rezydencję artystyczną, na którą przyjechał Julian Polski, gdzie naszym zadaniem będzie rozpoczęcie budowania mapy dźwiękowej Gorzowa poprzez platformę Apore. Jest to rzecz połączona z mapami Google, na którą każdy może zamieszczać nagrania terenowe z różnych miejsc na świecie i tak się składa, że z Gorzowa nic nie ma jeszcze i podczas tej rezydencji zaczynamy pracę nad mapą dźwiękową Gorzowa. Fajnie, że tak się zgrało, że ekipa tutaj z TVP Kultura akurat w tym czasie przyjechała, bo zabierzemy ich na spacer dźwiękowy, gdzie będą trwały prace nad tworzeniem tej mapy. Rozmawialiśmy dzisiaj również o wydawnictwie, o festiwalu Dym i o innych inicjatywach, które podejmujemy w tym miejscu. Ekipa Antyfonii pozostanie w Gorzowie do czwartku. Nieznana jest jeszcze data emisji programu na antenie TVP Kultura, ale twórcy przewidują, że będzie to jesień bieżącego roku.